Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinka miałem szczerze mówiąc nie robić, ponieważ content jaki jest podczas tego eventu jest naprawdę bardzo słaby, ale jak za chwilkę zobaczycie, jej dało naprawdę, w końcu naprawdę bardzo fajne powtarzalne SBC, jakiego do tej pory w ogóle chyba nie przypominam sobie, że było kiedykolwiek w FIFA, nie tylko w FIFA 22, ale w ogóle w FIFA. I chodzi tutaj o SBC, są trzy nowe SBC powtarzalne z zawodnikiem 82+, i tutaj 82+, tempo, 82+, podania i 82+, dribbling. I jeszcze jakby tego było mało, to naprawdę koszt jest bardzo mały, bo potrzeba tylko 6 zawodników, czy nawet mniej, tutaj 5, bo patrzyłem wcześniej na tempo. Tutaj potrzeba 5 złotych oczywiście i w tym tutaj dwóch rzadkich. Jeżeli chodzi o tempo, jest tu 6 zawodników, tak jak mówiłem, i chyba 3 albo 4 rzadkich, 4 rzadkich, więc naprawdę jestem ciekaw, co z tego leci. Słuchajcie, dzisiaj nie będę robił bardzo dużo tych paczek, zrobimy po jednej z każdego. I możemy zrobić tak, że co 50 łapek w górę robię jedną paczkę z każdego, czyli będzie 100 łapek w górę, robię po dwie paczki z tempa, podań i dribblingu. Będzie 1000 łapek jakimś cudem, to robię po 10 paczek z każdego, czyli 30 paczek w trzecim odcinku właśnie z tego. Jeżeli dacie radę wbić jakimś cudem 1000 łapek w górę, czego dawno u mnie naprawdę nie było, to będzie naprawdę coś fantastycznego. I dzisiaj jeszcze obok tych SBC powtarzalnych w dzisiejszym odcinku otwieramy oczywiście paczki za Foot Champions, player picki oczywiście, których można trafić. Neymara czy Goreckę, to są chyba te dwie karty, które najbardziej bym chciał właśnie trafić w tych player pickach, ale zobaczmy jeszcze, bo nie patrzyłem na zadania snowe, czy tutaj coś nowego dostaliśmy, ale chyba nic więcej tutaj nie ma. Okej, także możemy przejść już do player picków. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, możecie pisać w komentarzach, jeżeli graliście w tej lidze weekendowej, co udało wam się trafić w waszych player pickach, czy udało wam się trafić Neymara. Jeżeli tak, to gratuluję, bo trafić taką kartę to jest po prostu karta na całą grę. Zobaczmy, czy mi się uda w końcu trafić coś dobrego, chociaż jeżeli chodzi o czerwone informy, to naprawdę w tej chwili jest ok, bo mam dwa bardzo grywalne informy, ale jeżeli chodzi o paczki takie zwykłe, no to naprawdę jeszcze chyba poza Royce'em nie trafiłem zupełnie nic, a gra już jest ponad miesiąc. Dobra, lecimy z pierwszym player pickiem, zobaczmy, czy się poszczęści. Okej, Kurzuma 84 w pierwszym player picku, raczej do upgrade'u tych właśnie kart czerwonych jak wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie w końcu, bo jest naprawdę już, powinien być od kilku tygodni upgrade Foot Champions, który zawsze jest. A teraz tak mówiłem, już jest ponad miesiąc gra, a tego upgrade'u Foot Champions dalej nie ma. Dobra, lecimy z drugim, ostatnim player pickiem i no niestety, jest Acuña 86. Też nie najgorzej, na pewno do pierwszego właściciela by się przydał, jako środkowy pomocnik na pewno dużo lepiej, ale no raczej nie są to karty, które będę używał, szczególnie że mam Teo Hernandeza 86 na lewej obronie właśnie w czerwonym informie. Dobra, przejdźmy jeszcze do sklepu, czy mamy darmowe paczki, bo są w kodzie gry, pojawił się w kodzie gry właśnie, że będą paczki za 100 tysięcy w podglądzie. Raczej nie teraz, jak widzicie, niestety nie ma żadnej paczki w podglądzie na dzisiaj, ale podejrzewam, że te paczki 100 tysięcy, jeżeli to nie był fake, to prawdopodobnie do końca tego tygodnia powinny się pojawić. Chyba że są one szykowane na Black Friday, który też już jest za dwa tygodnie niecałe chyba. Więc też ja dzisiaj, szczerze mówiąc, jak widzicie, mam końców troszeczkę więcej niż zawsze, ponieważ sprzedałem praktycznie mój cały zespół przedwczoraj, bo podejrzewam, że za chwilkę zacznie się jeszcze większy crash market niż jest obecnie. Dobra, przejdźmy do paczek i za chwilkę jeszcze na sam koniec oczywiście zrobimy te player pick. Może wiecie co? Tą paczkę z Team of the Weekiem zostawimy sobie na sam koniec, a teraz otworzymy te dwie tutaj za 100 i za 50 tysięcy. Ta paczka była za SBC wczorajsze, więc bardzo fajne SBC też wyszło. Zobaczmy, czy coś będzie tutaj. Niestety nie, tylko ekrany i będzie to Jimenez 84, nie, Coates 83, także jeszcze gorzej. Okej, także przejdźmy do paczki za 100 tysięcy za Foot Champions. Okej, z tych duplikatów, które tam miałem, zrobiłem sobie tą pierwszą paczkę z tempem 82+, więc tą możemy sobie otworzyć już teraz. Zobaczmy, co będzie. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, czy one są jakoś bardzo podkręcone. Okej, chyba nie są. Chyba jednak nie są. O, wow. Dobra, także tak wygląda pierwsza paczka z tempem minimum 82+. Dobra, od razu zrobiłem te paczki też z dribblingiem 82+ i z podaniami 82+. Zobaczymy, co w nich będzie, a później otworzymy paczkę z Team of the Weekiem i na sam koniec paczkę 100 tysięcy, żeby nie mieć po prostu duplikatów na sam koniec. Oby te były choć trochę lepsze, żeby cokolwiek tutaj było, bo jeżeli one tak wyglądają, to nie wiem, czy jest w ogóle sens robienia tego odcinka jutrzejszego. Okej, jest trochę lepiej, są ekrany. SPD z Anglii, będzie to Henderson 84. Okej, 84 już nie jest tak źle. Także Henderson do klubu i kolejna, ostatnia paczka z dzisiejszego upgrade'u jest to 82+ w dribblingu. Jeżeli chodzi o jeszcze podania wcześniejsze, tam trzeba 8 zawodników złotych i chyba 6
rzadki, więc tam jest bardzo drogi koszt w porównaniu do tego z tempem i z dribblingiem, więc nie wiem, czy się szczerze mówiąc opłaca którekolwiek z nich. Myślałem, że troszeczkę będą one lepsze, no ale cóż. Także przejdźmy do paczki z trzema gwarantowanymi informami również za Foot Champions. W tej paczce jeszcze chyba nie trafiłem nic, a mam ją co tydzień. Zobaczmy, czy w tym tygodniu się poszczęści i będzie coś ciekawego. I Francja. Napastnik jest Nkunku. Okej, także jest okej. On jest wart chyba około 50 tysięcy, więc to jest zdecydowanie mój najlepszy traf, jeżeli chodzi właśnie o paczkę z trzema informami w tej FIFA. W tej FIFA w ogóle w całym... I jeszcze Acuna 86. Bardzo fajna paczka, naprawdę. W końcu coś, można powiedzieć, że fajnego trafione. Dobra, słuchajcie, jak możecie, stawcie lajka, jak nie stracicie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy robiliście te upgrade'y 82 plus z dribblingu, podań i tempa. Zobaczmy, co będzie w paczce za 100 tysięcy za Foot Champions. Jakiś walkout? Jest walkout? Francja? Bramkarz i jest to tylko Hugo Lloris 87. Jeszcze do tego duplikat, ale chociaż tyle, że jest to wymienny, więc nie najgorzej. Także to było tyle. Okej. Jednak nie na tyle, bo jeszcze pierwsza karta Adidasa trafiona. Diawara, chyba najgorsza ze wszystkich możliwych. Ale jednak karta eventowa to karta eventowa. Także to było tyle i widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.